Muzyka gospel kojarzy nam się z pewnością z amerykańskich filmów i seriali, gdzie wierni wspólnie śpiewają chrześcijańskie utwory. W Ostródzkim Amfiteatrze 24 sierpnia mieliśmy przedsmak prawdziwej muzyki gospel. Muzyka gospel, można powiedzieć, jest taka muzyka, która swoją treścią bardzo związana jest z Bogiem, z osobą Jezusa Chrystusa. Na pewno przede wszystkim znana jest z amerykańskich filmów właśnie, z kościołów. I tutaj będzie bardzo podobnie prezentowana. Zanim jednak doszło do tego koncertu, przez 2 dni w Centrum Użyteczności Publicznej trwały pierwsze ostródzkie warsztaty muzyki gospel. Pozwólcie się za rękę. Druga fraza, pana. Śmierci już tam nie będzie. Wraz z Gabrysią uczymy ich śpiewać różne piosenki, jest to śpiewanie wielogłosowe, a tematyka to jest szeroko pojęta Ewangelia i historie biblijne, ubrane właśnie w taką dynamiczną szatę dźwiękową wraz z zespołem, sekcją rytmiczną. W zajęciach udział wzięło 60 osób, w tym 20-osobowa grupa dzieci. Przez 2 dni uczyli się tekstów, ich interpretacji i sposobu, w jaki mają śpiewać dany utwór. Dla każdego warsztaty były dużym przeżyciem. Atmosfera jest cudowna, ponieważ są przewspaniali instruktorzy, którzy tak naprawdę swoją jakby postawą potrafią się dostosować do poziomu uczestników i wypracować z nich to, co najlepsze, abyśmy mogli wystąpić i pokazać naprawdę się z najlepszej strony. Chociaż najważniejszym tematem warsztatów gospel jest sama osoba Jezusa Chrystusa i tutaj nie boję się o tym powiedzieć, bo to jest główna osoba, która jest zaproszona tutaj do nas. Po wielu godzinach nauki wszyscy z uczestników wyszli na scenę Ostródzkiego Amfiteatru. Ich występ przyciągnął sporą widownię. Organizatorzy już zapowiadają, że na jednorazowych warsztatach się nie skończy. Na pewno jest zapotrzebowanie, są to nasze pierwsze warsztaty, mamy zgłoszonych 60 osób, także widać, że osoby są chętne, szukają i mówię, jest to wyjątkowa muzyka, nie tylko muzyka, ale coś więcej, uwielbienie Pana Boga, dlatego myślę, są osoby, które właśnie poszukują takiego typu muzyki.